witamy na kolejnym w sumie filmie, który wyszedł z marszu. Akurat oglądaliśmy rosyjską telewizję, czyli kanał Rosja 24, i tutaj nam kiedyś się przypomniał jeden temat, który dotyczył zjednoczenia Niemiec. W ogóle ciekawiło nas, na jakich zasadach to powstało wszystko, to zjednoczenie Niemiec, co się stało w tym 89 roku i dlaczego działo się to za czasów Gorbaczowa i w ogóle dlaczego tak szybko te wojska radzieckie wycofały się z NRD i w ogóle wszystkie tam możliwe kulisy. Czyli takie szczegóły, detale, które rzutowałyby na to, co tak naprawdę się tam stało. No akurat leciał program Gorbaczow wczoraj i dziś. No i w związku z tym była pokazana jego chronologia, jego, można powiedzieć, życiorys. Ale co nas tutaj bardzo ciekawiło? Tutaj fragment tego, tak na bieżąco prawie, że złapaliśmy na kamerze w tym telewizorze. No to i w sumie to będzie po tym, co my tutaj będziemy mówić, bo my tutaj to opowiemy z grubsza i w detalach. Omówimy tą całą sytuację właśnie w oparciu o ten film. W oparciu o ten film, powiedzmy, gdzie kawałek tylko po prostu puścimy. Co tam jest takiego ciekawego? Na co zwróciliśmy uwagę? Że przynajmniej zwróciłem uwagę, no bo rosyjski znam, powiedzmy, a więc zwróciłem uwagę na to, że cała decyzja o wycofaniu wojsk z NRD, o zjednoczeniu Niemiec i tak dalej, to była jednoosobowa decyzja Gorbaczowa. I to jest w sumie najważniejsza sytuacja, gdzie wypowiadali się tutaj przy nim wszyscy pozostali członkowie ówczesnego biura politycznego i tak dalej, że była to jednoosobowa decyzja, bez przygotowania, bez żadnej Rady Bezpieczeństwa i bez żadnych konsultacji z innymi członkami tego komitetu. I w ten sposób go potraktowano jako zdrajcę. Że on po prostu to zrobił jednoosobowo. I to był największy zarzut. My zaraz dojdziemy do szczegółów, ale ponieważ pokazywano całą jego historię, na co zwróciłem uwagę? Miał dziwny wyjazd do Palermo na początku lat 70., kiedy już był tam jakimś szefem partii, tak zwanego kraju stawropolskiego. No i co się tutaj okazało ciekawostką? Że on tam pojechał, spędził 2 tygodnie, no i później po tej podróży już nigdzie, jakby oficjalnie, turystycznie, nie odbywał żadnych podróży. Czyli gdzieś tam nie jeździł. A tylko do tego Palermo właśnie na początku pojechał, do takiego słynnego hotelu, pięknego. No i tam spędził wraz z żoną 2 tygodnie. No oczywiście można powiedzieć, że sobie ktoś tam wybrał jakieś miejsce i odpoczywa, ale było to najprawdopodobniej miejsce tajnych spotkań i negocjacji. Gdzie jeszcze daleko, daleko do tego, kiedy w 1985 roku został generalnym sekretarzem KPSR. A więc to było na 10, kilkanaście lat później. On został tym generalnym sekretarzem, czyli pierwszym sekretarzem, nie? Czyli, a już wtedy po prostu były jakieś tam rozmowy przeprowadzane. Ale wracamy teraz, czyli takich podróży on miał kilka. I kilka podróży, zanim został tym pierwszym sekretarzem, do Wielkiej Brytanii, gdzie się spotykał z Margaret Thatcher. I też tam były właśnie rozmowy na ten temat Związku Radzieckiego, tak zwanej później jego pierestrojki i tak dalej. A więc widać, że od dawien dawna dostawał instrukcje, które oświadczyły o tym, że był osobą z tajnego stowarzyszenia. Taki wniosek jest. Tym bardziej na Malcie, kiedy się spotkał z Bushem seniorem, miał taki słynny uścisk dłoni. To jest taki dość znany w internecie. I to właśnie świadczy o tym, że no, był członkiem tajnego stowarzyszenia. Zresztą dla mnie to żadna nowina, ponieważ Chruszczow też był członkiem tajnego stowarzyszenia i ktoś kiedyś wykradł za 5 tysięcy dolarów sprzedali jakieś archiwa, które uważam za nieistotne, archiwa KGB, i te archiwa właśnie pokazywały treść
gdzie właśnie mówi o iluminatach i tak dalej, się ten akurat Chruszczow, nie? To gdzie są, gdzie Chruszczow, lata załóżmy 50., 60., a gdzie Gorbaczow, wycieczka do Palermo, a lata 85, kiedy został pierwszym sekretarzem. A więc po prostu w Związku Radzieckim funkcjonowały jak na porządku dziennym tajne stowarzyszenia, które no, praktycznie decydowały o tym. I miało to przełożenie na zjednoczenie Niemiec, wyprowadzenie wojsk z NRD i tak dalej. Co wypowiedzieli się ci wszyscy towarzysze broni, jeżeli można tak to nazwać, Gorbaczowa? No, oni nawet wypowiedzieli się to w ten sposób, że Niemcy im dali tyle pieniędzy na wyprowadzenie wojsk radzieckich z NRD, że tego w ogóle nie starczyło, w ogóle nie na to powiedzmy przeprowadzkę tych wojsk i oni to transportem nie tyle lądowym, ponieważ by to kosztowało kosmiczne kwoty, na których nie było, to oni to wszystko przegonili z NRD drogą morską, całe te wojsko. To jest raz. No, oczywiście na transport morski też to, co dali tam Niemcy pieniądze za wycofanie tych wojsk, też nie starczyło, więc tutaj dopłacali. Mało tego, nie było nawet takiej infrastruktury, która by przyjęła tą ogromną armię, która miała swoją infrastrukturę na terenach NRD, a więc potężne lotniska, bazy, setki tysięcy hektarów ogrodzonych terytoriów, jako oczywiście zdobycz wojenna. To wszystko przepadło. To zostało załatwione jednym strzałem, właśnie pana Michała Gorbaczowa. To było zrobione w ten sposób, że był taki ośrodek na Kaukazie, ARES, to się tak nazywał, i tam zobaczycie w tym filmie, gdzie są takie z bali zrobione takie siedzenia nad strumieniem i tam właśnie siedział Genscher, Kohl i właśnie Gorbaczow i tam właśnie chyba jeden z tłumaczy. Było cztery osoby i praktycznie nad tym strumieniem zadecydowali o całej Europie Wschodniej. Czyli Niemcy. Jest tak, jest. Niemcy zdecydowali, Gorbaczow klepnął. Jeśli ktoś ma jeszcze złudzenia. Tak. No i tutaj możesz mówić dalej, natomiast... No ja chętnie, dlatego tak. Że kilka filmów na ten temat zrobiłam. Jakie warunki Moskwa postawiła zjednoczeniu się Niemiec. Jak Państwo może już wiecie, ja jestem absolutnie przeciwnikiem zjednoczenia Niemiec. Uważam, że jest to bardzo antypolski ruch, zarówno samo zjednoczenie, jak i przeniesienie stolicy Niemiec z Bonn do Berlina. A to zjednoczenie, tak nam to jest sprzedane, to tak naprawdę jest wchłonięcie strefy okupacyjnej sowieckiej NRD przez trzy strefy okupacyjne aliantów zachodnich, czyli RFN. Teraz to państwo nazywa się RFN, Republika Federalna Niemiec, czyli Bundesrepublik. I jakie warunki Moskwa postawiła? Z tego filmu się nie dowiadujemy, ale bardzo dużo tu, tak jak Mariusz mówi, rzeczy z tego filmu można się dowiedzieć. Przede wszystkim powody, dlaczego Gorbaczow jest uznawany za zdrajcę przez Rosję i Rosjan. I tak naprawdę słyszałam persona non grata, czyli ma zakaz wjazdu do Rosji, przebywa w Kalifornii i te warto zadać też pytanie, jak to jest z rzekomo polskimi towarzyszami, którzy Polskę sprzedali na łapu-capu, do jakiej strefy? Do jakiej strefy, proszę Państwa? To, że wojska sowieckie opuściły Polskę, nie znaczy, że to miejsce mogło zająć niemieckie NATO, bo Bundeswehr stacjonuje w roku 2015 i 2016 w tej chwili w kilku ośrodkach na terenie Polski kompletnie bezprawnie. Tak naprawdę mamy do czynienia z inwazją Niemiec na Polskę. Jak 1 września 1939 roku był to atak, Erstschlag, niemiecki Erstschlag na Polskę. Tak teraz mamy do czynienia z atakiem, inwazją, w inny trochę sposób, ale to jest także okupacja niemiecka.
To właśnie jest, nawiązuje do tego, co ja robiłem taki film o granicach, nie? Starożytnych, nowożytnych, o granicach województw. Można tutaj powiedzieć, że gdyby nie wyprowadzenie tych wojsk tak na gwałt wojsk Związku Radzieckiego z Niemiec wschodnich, no to nie byłoby tego całego dzisiaj, tej całej kwestii nowych tak zwanych granic i rozbioru Polski, kolejnego rozbioru Polski, gdzie mapkę żeśmy widzieli, nie? A więc to było jakby usunięcie, czyli połączenie tych Niemiec spowodowało i spowoduje przesunięcie granic, granic zachodnich, znaczy granic wschodnich Niemiec, powiedzmy tak jak my tutaj mamy, załóżmy o Dolnośląskie, Opolskie, tam mamy Zielonogórskie, czy tam Pomorskie i tak dalej, to są wszystko już powiedzmy tereny zgodnie z mapą rozbioru, one to już mają być niemieckie, a więc po prostu tak naprawdę ta cała pierestrojka i tak dalej, ten zamiana, to tylko spowodowała tak realnie realne przesunięcie granic, znaczy umożliwiła przyszłe przesunięcie granic i powstanie docelowo tego państwa izraelskiego Judeopolonia. O, tak to wygląda. Gdyby tego nie było, to by dalej to było w takiej formie, ale ponieważ tak się stało, widocznie decydowały tutaj tajne stowarzyszenia iluminackie, czyli hybryckie i masoneria hybrydowa. Jakieś globalne. Tak, globalne jakieś siły, loże. Tutaj o tym decydowały i Gorbaczow tutaj podjął taką decyzję jednoosobową i dlatego tak się stało. O, w ten sposób. A więc... Z tego filmu też ciekawa rzecz wynika, że to nagłe przestawienie socjalizmu czy komunizmu w kapitalizm, który był zwalczany przez 50 lat, nastąpiło nagle, bez przygotowania, bez zapowiedzi tak naprawdę. To samo było w Polsce, zauważcie Państwo, bo nawet polskie służby nie były na to przygotowane. Niektórzy wiedzieli i zaczęli zabezpieczać już wcześniej, już przed 89, przed okrągłym stołem majątek, potem je przechwytywać, jak już ten kapitalizm wprowadzono, ale tak naprawdę czy w 1980 roku podczas tego zrywu, moim zdaniem największego powstania w dziejach państwa polskiego, 10 milionów Polaków było aktywnych politycznie wtedy, przeciwko reżimowi, czy tym Polakom chodziło o wprowadzenie kapitalizmu z taką twarzą, jaką widzimy go od 25 lat? No, chyba nie. No i tutaj trzeba powiedzieć, tutaj co ja zwróciłem uwagę w tym filmie, którego fragmenty zobaczycie tutaj po naszym wystąpieniu. Co tutaj było takiego ciekawego, to co ja tu zwróciłem uwagę, że praktycznie, to jest praktyczna strona, no i tutaj możemy się zastanawiać, no ludzie się egzaltują polityką. Masa tych dezinformatorów, powiedzmy, funkcjonuje w tym internecie. Mówią o różnych takich, no, sensacyjnych rzeczach i tak dalej. Mówią, że ten jest taki, siaki, owaki. Tam dyskutują sobie, tam jeden drugiego. Komentują jeden drugiego. Wszystko to jest, wszystko, wiecie co, to jest o kant sosny rozbić. Bardzo skuteczne to jest akurat określenie o kant sosny rozbić, bo rzeczywiście, no, widzimy na tym przykładzie filmu, że takie decyzje podejmuje się na szczeblu globalnym, czyli iluminackim, i praktycznie tutaj na dole, jeżeli chodzi, powiedzmy, takie to, co w Polsce są, niby tutaj no, głosują za tych, za tamtych, tam czy tam jeszcze kogoś, nie ma to większego w ogóle znaczenia. To nie ma w ogóle, czy to jest tak klocek ustawione, czy tak, to są te same klocki. No to nawoływanie w każdym razie do zwiększenia obecności NATO w Polsce i w innych krajach byłych demoludów, a nawet republikach radzieckich, bo może młodzi słuchacze nie wiedzą, widzowie, że Łotwa, Litwa i Estonia były republikami, to samo Ukraina. A wracając do tych Kohl i Genscher, Genscher to był minister spraw zagranicznych RFN, który na przykład Żydowi Skubiszewskiemu tak zamieszał w głowie, że ten się zgodził wykreślić z trzeciego traktatu granicznego między Polską już po transformacji a RFN Zjednoczonym,
po wchłonięciu NRD, dał sobie Skubiszewski wykreślić zdanie, że Niemcy napadły na Polskę 1 września 1939 roku i za to między innymi został pochowany w świątyni Opatrzności Bożej obok drugiego oszusta Kaczorowskiego. Czyli przy... to się... A jeszcze do Genczera skończę. Ten Genczer witał na lotnisku Chodorkowskiego, którego w Rosji przetrzymywano, bo akurat widziałam live to zdarzenie, jak Chodorkowski został wypuszczony, zamiast odwiedzić matkę, od razu poleciał do Niemiec i stary bardzo już Genczer witał go na lotnisku. I ten sam Genczer witał na lotnisku Julię Tymoszenko, za którą na Majdanie, dla której wybudowano wielki wigwam na Majdanie i tak naprawdę w 2014 roku cały ten Majdan, można odnieść wrażenie, był ustawiony po to, żeby Ukraina wypuściła Julię Tymoszenko z więzienia, no i z kraju w ogóle, bo no, także te osoby, Genscher, były niemiecki minister spraw zagranicznych. Czyli kluczową rolę cały czas odgrywają, czyli cały czas to się dzieje. Czyli to jest wszystko jedna drużyna. Oni grają wszyscy w jednej drużynie. Czy to w drużynie ukraińskiej, polskiej, niemieckiej. To jest jedna drużyna tych samych nemrodystów. I na Global Forum, tutaj we Wrocławiu, bo ja już na wielu filmach mówię do Państwa, że my we Wrocławiu sytuacja jest dramatyczna. My nie wiemy naprawdę, w jakim państwie my jesteśmy. Czy my już jesteśmy w Bundesrepublik, czy jeszcze w Polsce jesteśmy, bo właśnie się ciągle Global mówi, Forum, tak, ja nam się ciągle mówi, to już jest, przyzwyczaja się społeczeństwo, to jest ciekawostka tutaj, co powiedziałaś, że Polska jest na papierze. Znaczy wszystko się tak... przyzwyczaja to społeczeństwo do tych właśnie zwrotów. Polska jest na papierze, konsorcjum z zarządem powierniczym i tak dalej. To nie wiadomo, co to jest praktycznie. Jeszcze inni mówią, że to już powiedzmy spółka z o.o. jest, no jaka tak, dalej. No tak, a PiS jeszcze więcej na to chce ściągnąć, a za NATO, proszę Państwa, stoi Bundeswehr, no. Bundeswehr, no to trzeba jasno powiedzieć. I niedawno film ze Słowacji, gdzie Andrzej Duda z tym słowackim prezydentem uściski dłoni, jazdę na nartach, ale NATO, jeszcze więcej NATO do Polski. Po co to NATO tutaj jest? Czyli podsumowując, ja osobiście nie chodzę na wybory, nie? Ja nie chodzę już od wielu, wielu, wielu lat. Nie chodzę, ale w ogóle teraz to, co my tutaj omówili, dowiedzieliśmy się z tego filmu, no praktycznie nie ma to najmniejszego znaczenia, czy my pójdziemy, czy nie pójdziemy, czy go zagłosujemy. Nie ma to na pewno najmniejszego znaczenia. To taki wniosek w ogóle wychodzi. To znaczy ma to na tyle znaczenie, jeśli ktoś wierzy w to, że ten jego głos coś zaważy. Nic nie znaczy. Nie do mnie, ja domniemuję, stawiam taką hipotezę śledczą, że te wybory są ustawiane od A do Z po prostu. No, dlatego? Poprzez chociażby media ogólnopolskie. Dlatego, że to nie ma znaczenia, ponieważ jeden czy drugi, czy trzeci, czy jeszcze dziesiąty. Kurs w tej chwili, antyrosyjski kurs jest wyraźnie widoczny, ponieważ prezes, obecny Żyd, prezes TVP, zmieniony z poprzedniego Żyda, jest antyrosyjski. Nazwał jako jedyna osoba publiczna prezydenta Putina małym Hitlerkiem, a to już o czymś świadczy. No dobrze, ale to nie zmienia faktu, że to po prostu coś zmieni. Znaczy odrzucenie sojuszy jest w tej formacji. Ale to jest, czy ta formacja, czy inna formacja, nie ma najmniejszego znaczenia. No tak, bo Karakale i też nie ma znaczenia. Tamta formacja... nie ma. Całkowicie i tutaj... Tanki niemieckie, przecież Siemoniak jako szef MONS sprowadzał mnóstwo tanków z Niemiec. Jeżeli tego typu sprawy, jak zjednoczenie Niemiec było, powiedzmy, takie sprawy, załatwiało się praktycznie jednym o coś takiego, to praktycznie wszystko tutaj to jest tylko parawan, żeby ukryć to, co żeśmy mówili o tej mapce rozbioru Polski. I to, czy to ktoś będzie głosował, czy nie głosował, czy będzie chodził na demonstrację, nie ma najmniejszego jeszcze znaczenia. Jeszcze trzeba, bo to nasza telewizja z tego słynie jednak, że w 1980 roku chodziło także o
odtworzenie ciągłości państwa polskiego sprzed wojny z drugą RP. Podobno stan wojenny 13 grudnia 1981 roku został dlatego wprowadzony i teraz obecność osoby, córki generała, który na rzeź wysłał mnóstwo Polaków, też komplikuje tą sytuację dotyczącą zakłamywania historii, a zagrzebywania całkowicie możliwości odtworzenia ciągłości. No, póki to jest władza taka, a nie inna, no, ona powiedzmy funkcjonuje od roku 1944 i ona się tutaj wcale nie zmienia, no to po prostu... No ale generał Anders jakby wyszedł z drugiej RP, nie? No dobrze, to jest ale ta linia, że to jest nie ta ma linia znaczenia buntowników w tej chwili, rządu londyńskiego. Owszem, ale to nie ma już w tej chwili najmniejszego znaczenia, ponieważ próbuje widzimy, się zakłamać historię. Tak jest, no, tak. Czyli jak mówisz, że od 1944, no nie, no wcześniej to się zaczęło, już dużo wcześniej. Tak naprawdę 100 lat temu, w 1914 tak. roku, już pierwsza wojna światowa zaczęła się atakiem Niemiec oczywiście, bo i pierwszą i drugą wojnę Niemcy zaczęli i przegrali z Kretesem, a międzywojnie trwało raptem 20 lat, w którym Polska była natychmiast napadnięta przez bolszewików, a 1 września 1939 przez Niemcy. Trzy zabory niemieckie. Czy Niemcy jakieś odszkodowania, prawda? Czy te rządy, które teraz niby reprezentują Polskę i chorągwiami polskimi i przecież... W każdym razie... Episkopat Polski czy prymas Polski też odgrywa w tym wielką rolę, bo urządził, celebrował mszę samego po Czyli tutaj jakby prezydent Andrzej Duda stał się prezydentem tak. i prymas Polak wyszedł wreszcie z ukrycia, z tego Gniezna, przyjechał do Warszawy i tam celebrował mszę. Z jakimi fanfarami? To już jest o tym w porządku, czyli tutaj na królewskiej telewizji my tutaj analizujemy te wszystkie rzeczy i tak dalej, ale patrząc na sytuację Gorbaczowa, który praktycznie jest tym motto, które obejrzycie tutaj za chwilę, praktycznie no, widzimy, jak ta historia zszyta grubymi nićmi. Jest to jeden gigantyczny, wielki spisek i tutaj... Noblista, tak jak Polek, prawda? Też Gorbaczow. Tak, ale... Więc kiedy Polek będzie na przykład persona non grata? A no tak, ten kiedy już jest. Kiedy będzie w Stanach, to może zrobimy go persona non grata, no tak, że Lech Wałęsa, Bolka, nie wracaj do Polski, jesteś persona non grata. Czy Polska bezpieka mogłaby coś takiego ustawić? No, o ile ona jest polska. No właśnie. O co tu głównie chodzi? No właśnie ten przykład Gorbaczowa i tych zjednoczenia Niemiec, wyprowadzenia, no to tutaj no pokazuje tutaj skalę powiedzmy, zasięg tych wszystkich spisków, które no, doprowadzi do ostatecznego rozstrzygnięcia, które już opowiedziałem w jednym filmie. No 2016 jest w każdym razie tak, jakimś rokiem. Podobno ma być coś tam tego. Po prostu tak zbliża się ten 2020, tak. A ten 2016, zauważcie Państwo, mamy Wrocław stolicą Eurokultury, Kraków Światowy Dzień Młodzieży z Franciszkiem i największe manewry NATO, największy zjazd NATO, czy jak to się nazywa, summit NATO w Warszawie, 2016 rok. I to wszystko Polska ma sfinansować, Polska ma przeprowadzić. Czyli i ta wywrotka rządu i prezydenta jest po to, żeby to szło spisek. Jak oni chcą. Nie? Czyli jeden wielki spisek, zaczynając od Gorbaczowa. I teraz praktycznie zobaczymy, co tutaj chcę na zakończenie powiedzieć. Zobaczymy te siedzenia. Raczej tam zwrócicie uwagę, powiedzmy, w tym filmie na te siedzenia. Cztery z takich bali drewnianych, stół taki drewniany też, nad strumieniem, gdzie właśnie zapadła decyzja, czy to ma być komuna, czy kapitał. A wyszedł, że to miał być tak zwany kapitał i ciąg dalszy w spisku. To tyle. No, dziękujemy. Czyli z piosku, czyli rozbiorów. Rozbiorów Polski, bo o Polskę chodzi. To też... Nie? To się wszystko powiązane. Dziękujemy.
Фукса, то, что в России воспринимается чуть ли не предательством, на Западе может быть понято как тонкая игра и даже обман. Однажды я услышал выступление бывшего американского посла на американском же телевидении. Так, то tutaj co chcemy powiedzieć ciekawego, że tutaj, ja tutaj może zmniejszę to, o powiedzmy, powiem tutaj pewne sprawy. Otóż ten program pokazuje historię Gorbaczowa. On miał taki dość tajną wycieczkę do Palermo w 1971-1972 roku, a to, co przed chwilą się tutaj pokazuje, tutaj był Gershon Kohl, gdzie Gorbaczow praktycznie zjednoczenie Niemiec sprzedał jednoosobowo. I teraz te wszystkie jego takie dziwne podróże na zachód powodowały, że Niemcy się zjednoczyły na takich dziwnych warunkach, gdzie można je traktować jako sprzedaż, jako zdradę. I to właśnie tutaj ten film szczególnie określa. I ten program właśnie tutaj nam pokazuje, jak to wszystko wygląda. Tutaj jest akurat Gorbaczow w Kalifornii. Tutaj opowiadają różne rzeczy o jego historii. Natomiast miał bardzo dziwną podróż do Wielkiej Brytanii, gdzie spotkał się z Margaret Thatcher w 1984 roku, zanim został generalnym sekretarzem KPZR. I wszystkie jego zachodnie podróże były co najmniej dziwne i ten program właśnie to pokazuje, że te podróże były dziwne. Przynajmniej dziwne, a szczególnie ta podróż w Palermo, do Palermo, do tego hotelu, gdzie tam spędził około 2 tygodni. I też wszyscy się dziwią, dlaczego w Palermo i dlaczego akurat tam, gdzie w ogóle później nie miał specjalnych żadnych takich podobnych podróży. W 1989 roku, spieszywszy Gorbaczowu przez ogromne wolny, Bush starszy znał, czego radzi ryskuje. США получили od tej встречи очень много. No także mogę получил. I ostatni mir. No i co tutaj chcę powiedzieć, że no najbardziej sprawa tutaj jest kontrowersyjna, która dotyczy sprawy zjednoczenia Niemiec. Ponieważ jeżeli Gorbaczow zrobił to w sposób jednoosobowy, bez żadnej Rady Bezpieczeństwa, bez żadnych konsultacji z całą resztą, a więc potraktowano to jako zdradę i zrobiono to na szybkiego wyprowadzenie wojsk z NRD. I tutaj szereg ludzi się wypowiadało, tych wszystkich, nawet były ambasador Rosji, czyli Związku Radzieckiego w Berlinie. A więc w ten sposób tak to wszystko wygląda, że sprawa zjednoczenia Niemiec staje pod wielkim znakiem zapytania i był aktem zdrady. To tak można powiedzieć. Natomiast spotkanie na Malcie, które tutaj Państwo widzieli, to ono też pokazywało taką umowę, która też powodowała no, straty dla Związku Radzieckiego, znaczy dla Rosji. Praktycznie, jeszcze wracając do tego zjednoczenia Niemiec, no to jeszcze wyszła taka sprawa, że Związek Radziecki, czyli Rosja, miała ogromne nieruchomości, które tak oddała sobie, powiedzmy, zostały jednym podpisem przez Gorbaczowa, jednoosobowo, wręcz oddane. A więc to dzisiaj historia właśnie traktuje to jako akt zdrady i pewnego sabotażu. Widocznie musiał mieć jakieś wtedy jako pierwszy sekretarz jakieś wyższe konotacje, które spowodowały, że podejmował jednoosobowo, bez konsultacji z resztą rządu Związku Radzieckiego. Когда к власти пришел Горбачев, был ослаблен. Но несмотря на то, что у вас ситуация была сложной, Горбачев решил усилить сотрудничество с Никарагуа, которое оказалось тогда под американским эмбарго. Однако позднее кризис в Советском Союзе усугубился. И тогда министр иностранных дел Шеварнадзе Teraz до нашего сведения, что СССР уже не может продолжать сотрудничество. Teraz tutaj była mowa o tym, że Związek Radziecki z Nikaraguą był mocno związany, ale ponieważ były kwestie tego problemu, tej tak zwanej pierestrojki, to później nie był w stanie
nie był w stanie Związek Radziecki wiązać się z tą Nikaraguą w jakiś sposób, ponieważ no, już sam miał problemy, a więc Nikaragua musiała upaść. Держав договор, текст которого находится на этом столе, открывает большой шанс, позволяющий выбраться наконец на дорогу в сторону от грозящей катастрофы. Мы обязаны использовать этот шанс сполна в совместном движении к безъядерному миру, который обещает нашим детям и внукам. Рональд Реган достал рондо и детям этих внуков полноценную счастливую жизнь. Без страха и без бессмысленной траты ресурсов на средства уничтожения. Кем представляет?